Ubongo Extreme, serii przykładowa rozgrywka. Gra nazwana tutaj jeszcze w podtytule Dzikie i Trudne, że mamy niby to jest takie trudniejsze, bardziej skomplikowane niż podstawowe Ubongo. I chyba jest rzeczywiście. Autorem jest Grzegorz Reichtmann. My w kolekcji posiadamy produkt Ubongo 3D. Fantastyczny produkt, ponieważ klocuszki są trójwymiarowe i dwa poziomy zapełniamy. Tu jest mniejszy produkt, taki bardziej fajny do przenoszenia. 1 do 4 graczy, możemy grać solo, od 8 roku życia, około 20 minut zabawy. 32 karty w środku, one są dwustronne, więc 34 zadania, 32 klocuszki w czterech kolorach. Każdy zestaw jest identyczny, jeśli chodzi o kształty. Możemy je dopasowywać, obracając wokół własnej osi, też obracając w ten sposób, tak. Generalnie wszelkie manewry, byle żeby zapełnić tą naszą przestrzeń. Oczywiście przestrzeń tutaj tą białą, nie możemy żadnym fragmentem klocuszka wyjść na czarne. Tutaj mamy w instrukcji pokazane ubongo podstawowe. To one bazuje na takich klocuszkach Tetrisa, ale płaskich. Ubongo 3D tutaj jest pokazane, to jest właśnie te, że klocuszki zapełniają dwa poziomy w układaniu na karcie. Jeszcze taka gra karciana Ubongo była, gdzie karty łączyliśmy ze sobą odpowiednimi tutaj fragmentami. Widać, że te fragmenty one się łączą ze sobą. Te takie stykowe, tak? Tu widzimy, że takie puzelki. No i to jest czwarty produkt z tej serii. Przypomina układanie plastrów miodu. I tak, jak się w to bawimy? Jeśli gramy w dwie osoby, to każdy z tych stosów należy uszczuplić, czyli odrzucamy trzy karty z każdego ze stosów. Jak się bawimy w jedną osobę, to liczymy, ile nam się uda z takich zapełnić planszy z karty w ciągu 20 minut. I po prostu walczymy z własnym rekordem, tak? A kiedy bawimy się w osoby 3-4, no to grają wszystkie karty, też tak są rozłożone. Tu widzimy, one są rozłożone kolorkami. I są rozwiązane w ten sposób, czyli generalnie układamy fragmenty, których nie widać, tak? Że jak tu na przykład mam ułożone, że widzimy trójkę, to układamy czwórkę. Żeby ktoś sobie z góry już nie spojrzał i przed innymi nie zaczął w myślach układać, jak to może być. No i teraz będziemy brali z tych stosów karty według ruchu wskazówek zegara. Na przykład wezmę sobie taką kartę i tak, na razie bym sobie ją wziął, teraz powinni pozostali wziąć, z trzech stosów tutaj mogą wybierać, bo ja już mam czerwone. Natomiast no, to jest ich tutaj wybór, z którego stosu wezmą, z tych trzech. Myślę, że każdy kolejny ma już ten wybór ograniczony. No chyba, że gramy w mniej osób niż cztery, tak? Są cztery stosy. No i potem na 3-4 należy te kafelki sobie odwrócić i układamy. No i układamy je na przykład, ja już sobie gdzieś patrzałem mniej więcej na to. Tak to ma być i tak to ma być. Mi jest tutaj trochę łatwiej, bo już sobie to podglądnąłem wcześniej. Jest tak, czasami to jest idealnie dopasowane, czasami mogą być takie lekkie szparki tutaj, jak widać, bo to jest zawsze pod kątem te niektóre kreski, więc łatwiej jest dopasować w produkcji na przykład w proste tutaj te kąty, niż tutaj w tym miejscu, tak? Już czasami mogą być takie lekkie szparki się robić pomiędzy klocuszkami, no ale generalnie udało się to zapełnić, tak? Wszystko się ze sobą połączyło i mamy zapełnioną przestrzeń tą białą. Nic nie wychodzi na czarne. I teraz, kiedy zapełniłem, to liczę do 20, albo od 1 do 20, albo od 20 do 1, tak? To już jak tam grać chce. W każdym razie jest 20 sekund, żeby pozostali też ułożyli. Jeśli oni się zmieszczą w tym czasie, no to każdy dostaje kartę jako nagrodę. Natomiast jak się w tym czasie nie zmieszczą, to ja za to, że byłem pierwszy, zbieram karty tych graczy, którzy nie ułożyli swoich układów. Więc oprócz tego, że dostaję punkt za swoją kartę, to jeszcze
Podbieram te karty, które nie, mieli inni gracze, a którzy nie ułożyli tych swoich kart. Więc to jest, uważam, bardzo fajny taki rywalizacyjny aspekt, że potem w tym liczeniu moim każdy się śpieszy, bo jedno, że on straci punkty, ale drugie, że on straci te punkty na rzecz zwycięzcy, czyli na rzecz tego, który już ułożył. I o tym trzeba pamiętać. No jakby kolejni ułożyli, to oni po prostu punktów nie oddają, ale też nie zdobywają tych nieułożonych. Te punkty zdobywa od tych nieułożonych tylko ten, który był pierwszy. To jest jego taki jakby ten awans, ta nagroda, że on zgarnie kartę od tych, którzy nie ułożą. I to jest bardzo fajny pomysł, uważam, na punktację tutaj. Na koniec będziemy liczyli, kto najwięcej tych kart zdobył. Wiadomo, swoich i cudzych, tak? Kiedy jest koniec? Kiedy jeden z tych stosów będzie pusty. Kiedy jeden będzie pusty, wtedy podliczamy punkty, czyli liczymy karty i patrzymy, kto ma ich najwięcej, ta osoba wygrywa. Bardzo fajnie zrobione. Jeszcze też z wariantów mamy dla zaawansowanych graczy, że zdobywa kartę osoba, która użyła jako pierwsza, a reszta po prostu kartę odrzuca. Że nie zbieram wtedy tych kart od tych, którzy nie ułożyli, a jedynie dostaję tą, którą ja ułożyłem. Ale ja uważam, że najfajniejszym aspektem, tym wariantem jest to, że zabieram kartę swoją i cudze, ponieważ to jest taki dodatkowy bodziec, żeby inni szybko, sprawnie układali, ponieważ wiedzą, że jak nie ułożą, to jeszcze pomogą mi, bo ja wtedy dodatkowo zbiorę ich karty za to, że mi się udało, a dla mnie to jest dodatkowa nagroda za to, że byłem prędki i sprawny w tym układaniu swoim, tak? No potem te wszystkie klocuszki odkładamy z powrotem na odpowiednie stosy kolorystyczne i gracz po mojej lewej stronie, czyli ruch wskazówek zegara pokazuje, będzie wybierał jako pierwszy, a ja siłą rzeczy jako ostatni. Że ten, który wcześniej był jako pierwszy, to w kolejnej kolejce będzie jako ostatni wybierał, więc to też jest sprawiedliwe generalnie. Tak to wygląda. Generalnie jest bardzo fajnie zrobiona gra. Klocuszki może nie łączą się tak idealnie jak w Ubongo 3D czy jak w Ubongo, bo to jednak są takie inne wykroje, nie wszystkie, nie jest pod kątem prostym, tak? Tylko takie, że trudniej je trochę dopasować momentami. Tu jeszcze nam ładnie to się złączyło, ale czasami będą jakieś drobne, o tu widać, o widać troszkę, tak? Będą jakieś drobne szparki. Ale sam pomysł jest bardzo fajny i układanie tego jest zupełnie inne. Przez to, że to ma inne kształty, takie bardzo, bardzo wymyślne niektóre są, że naprawdę to się inaczej układa, no bo to jest inny kształt od standardowych kart czy klocuszków Ubongo. I to jest Ubongo Extreme, tak? Extreme. Od wydawnictwa Egmont, a tu widzimy wcześniejszy produkt. Dzięki.